Projektowanie 2.0, czyli rozmowy na temat designu, projektowania i technologii. Partnerem cyklu jest Dell Technologies. Cześć, witajcie w nowym odcinku z cyklu Projektowanie 2.0, czyli w cyklu dla twórców, o twórcach i z twórcami. I jednym z takich twórców jest mój dzisiejszy gość, dr Jerzy Łądka. Cześć, cześć. Witaj Jerzy. Jerzy buduje z papieru i projektuje z papieru, może bardziej projektuje z papieru, ale na co dzień jesteś wykładowcą. Wydział Architektury Wrocław? Tak. Nie pomyliłam się, natomiast jesteś inżynierem, w związku z tym jakby łączysz ten abstrakcyjny pomysł tworzenia architektury z papieru z cyframi i wykresami, które już tutaj widziałam w twojej pracy doktorskiej na przykład. Co przyszło ci do głowy, żeby budować z papieru? Zadaję to pytanie, które jest takie, no, najbardziej mnie interesuje, myślę, że naszych widzów być może też. Natomiast wiem, że ludzie często na początku cię pytają, tak jak już mówiłeś poza planem, panie, czy to spłonie, czy to zmoknie? Co ci przyszło do głowy? Gdzie pierwszy raz zetknąłeś się z budowlami z papieru? Co to jeszcze było w czasie studiów? Dostaliśmy takie polecenie od jednej z pań prowadzących, od pani doktor Rady Kwiatkowskiej, żeby przygotować prezentację dotyczącą dwóch nurtów w architekturze razem z moimi kolegami. Jeden dotyczył tak zwanej architektury high-tech, czyli architektury wysokich technologii, drugi dotyczył architektury low-tech. No i my podzieliliśmy się, ja wybrałem low-tech i zacząłem odkrywać różnego rodzaju materiały, takie jak glina, słoma, opony, earthships, czyli te takie właśnie domy wybudowane z tego, na czym stoimy. I trafiłem też na realizację japońskiego architekta Shigeru Bana, który wykorzystuje papier jako materiał budowlany. I dla mnie to było niesamowite, kiedy zobaczyłem, jak ten materiał, który jest tak niski w technologii, bo w zasadzie papier od momentu jego wynalezienia w 105 roku naszej ery przez człowieka nie zmienił się. To jest cały czas usieciowana struktura włókien celulozowych, a cała technologia produkcji papieru, uszlachetniania, zmiany właściwości, recyklingu, poziom recyklingu to jest prawie 80% w Europie tego materiału, jest bardzo wysokich technologii. Więc dla mnie to jest takie zderzenie, to było fascynujące, to zderzenie właśnie tego niskich technologii materiału z wysokimi technologiami produkcji wokół niego. Już samego papieru. Tak. No bo w zasadzie to, co się kojarzy z papierem, to jednak ta delikatność, ale jak rozumiem, papeteria to nie jest, raczej jest to tektura i elementy, które wewnątrz usieciowują jakby, tak, tę strukturę, tak, i pozwalają jej być wytrzymałą. No ale właśnie, czy to jest trwałe? Tak, co sprawia, że jest trwałe? Papier i tektura to jest de facto ten sam materiał. Tylko się przyjęło mówić, że tektura to jest materiał, który ma powyżej 225 gram na metr kwadratowy, a papier poniżej. Jeżeli chodzi o wytrzymałość tego materiału, to wszystko zależy od tego, jaki surowiec wykorzystamy. Najlepszy do tego jest surowiec, który ma najbardziej smukłe i najdłuższe włókna celulozowe, czyli na przykład mogą to być drzewa iglaste, które się stosuje do produkcji wytrzymałych papierów, tak zwanych kraftów. I to są te papiery, które my kojarzymy z opakowań, z pudełek, z mocnych papierów opakowaniowych. Z drugiej strony, kiedy zwrócimy uwagę na to, jak się rozwija nasza cywilizacja, coraz mniej korzystamy z papieru drukowego, coraz więcej nośników elektronicznych. Pandemia też pokazała bardzo mocno, jak e-commerce się pojawił i wszyscy zaczęliśmy kupować przez internet, więc produkty przychodzą do nas w pudełkach, więc ten przemysł papierniczy coraz bardziej rozwija się w kierunku przemysłu opakowaniowego. No a czym jest dom, jeżeli nie trochę większym opakowaniem? No właśnie, opakowanie sugeruje też transport czegoś, co jest zapakowane. I ty zwracasz uwagę i w różnych wywiadach, rozmowach z tobą o tym, że czasy się trochę zmieniły i ta mobilność, przemieszczanie się to nie przemieszczanie się nie tylko produktów, ale taki nasz nomadyzm współczesny, nawet miejski. Czyli pytasz w sumie, zadajesz to pytanie przewracające wszystko do góry nogami, czy my na pewno potrzebujemy domu na stałe, osiedlania się, a nie właśnie przemieszczania. Czy właśnie to opakowanie wiąże się też z tą mobilnością naszych współczesnych domów? Tak, tak. To jest też jeden z elementów, czy jeden z wątków, które poruszam w swoich badaniach i w projektach. Profesor Zygmunt Bauman nazwał to płynną nowoczesnością, czyli takim stanem, w jakim jesteśmy, gdzie cały czas pojawiają się nowe początki, cały czas zaczynamy coś na nowo, jesteśmy bardziej związani
z korporacjami międzynarodowymi niż z miejscem, w którym przebywamy, z toposem, tak? Czyli tak jak kiedyś mówiono o utopii, czyli taki człowiek był powiązany z miejscem, w którym przebywał. My w tej chwili jesteśmy usieciowieni i cały czas, no, to pokazuje zresztą też procent migracji ludzi w Europie chociażby, już nie mówiąc o sytuacjach, które miały miejsce, które zmusiły osoby do migrowania, i to pewnie się będzie też pojawiało ze względu na ocieplanie się klimatu, czyli migracja z południa w kierunku północnym. Z drugiej strony też możemy się zastanowić, jak się zmieniają nasze potrzeby życiowe w ciągu kolejnych lat. Można przyjąć, że tak mniej więcej co 20 lat te potrzeby się zmieniają, czyli powiedzmy 4, może 5 razy w życiu. Powiedzmy 4. Czy to jest taka sinusoida, że później wracamy jakby do tych potrzeb, które były przed 40 laty? Czy... Bardziej mam na myśli sytuację taką. Rodzimy się mniej więcej do 18, 19, powiedzmy 20 roku życia, mieszkamy w domu rodzinnym. Potem wyjeżdżamy, nie wiem, na studia, zaczynamy pracę, potrzebujemy swoje mieszkanie. Potem pojawiają się nasze dzieci, które znowu dorastają i one wychodzą z tego. I teraz potrzeby przestrzenne się zmieniają, więc dlaczego budować, co jest oczywiste, takie naturalne dla nas, bo potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, stabilności, więc takie domy budowane na stałe. Ale profesor John Habraken z Holandii, z Delft, już pod koniec lat 70. opracował taką filozofię, można powiedzieć, projektowania, którą nazwał budynek otwarty, open building. I on zakładał, że tworzymy strukturę budynku, infrastrukturę, czyli wszystkie przyłącza, natomiast wypełnienie tego budynku możemy sobie zmieniać i dopasowywać do naszych potrzeb. Tak bardzo ciekawie porównał to do budowy autostrady. Autostrada jest budowana z pieniędzy państwowych, natomiast to, jakim samochodem i w którym kierunku się na niej poruszamy, już zależy od nas. Więc on chciał taką ideę przełożyć na architekturę, mieszkalną, ale nie tylko, bo powstają takie budynki, w Japonii jest kilka przykładów i w Holandii, które właśnie można zmienić, dopasować do zmieniających się potrzeb w czasie. A chodzi o lokale użyteczności publicznej, czy lokale usługowe, jeżeli nie mieszkalne? O jakie budynki chodzi? Też to są lokale, są to budynki mieszkalne, są to też budynki użyteczności publicznej, czyli właśnie jakieś usługowe, banki, biura i tak dalej. Pamiętam z takich informacji, które można o tobie znaleźć, że jednym z pierwszych projektów, przy których uczestniczyłeś, projektów właśnie z papieru, było przedszkole, i teraz mówimy sobie o tych budynkach właśnie użyteczności publicznej i tak dalej. No i przy takim segmencie jak przedszkola, szkoły, pojawia nam się ten mocny alert bezpieczeństwa, tak? I na pewno nasuwają się pytania o to, czy ten budynek z takiego, a nie innego komponentu jest bezpieczny. Tak, oczywiście. I po to właśnie prowadzimy badania, po to są prowadzone badania. Zresztą pierwszy budynek w Europie permanentny, który powstał, to jest budynek Westboro Primary School w Wielkiej Brytanii. I to jest budynek socjalny, taki klub socjalny przy szkole podstawowej, właśnie w konstrukcji papierowej. Więc robi się badania dotyczące wytrzymałości materiału. Zabezpiecza się ten materiał przed wpływem wilgoci i wody. Dobiera się odpowiednie grubości ścianek tego, jeżeli mówimy o tulejach papierowych, czy odpowiednie wykończenie ścian, jeżeli mówimy o elementach płytowych, takich jak plaster miodu, czy tektura falista, które mogą być zastosowane jako elementy ścienne. I zabezpiecza się je przed wpływem ognia. Zawsze się daje duży margines bezpieczeństwa przy takich konstrukcjach, bo oczywiście jest to materiał eksperymentalny. Natomiast papier ma taką charakterystykę, na przykład w stosunku do drewna, czy w stosunku do bardziej kruchych materiałów, że on się wygina, ale nie pęka od razu. Więc w przypadku, kiedy byłaby jakaś sytuacja, że obciążenie jest zbyt duże, albo materiał się osłabia, to będziemy widzieli na początku zmianę geometrii budynku, zanim, jeżeli by miało dojść do jakiejś katastrofy. Natomiast no, te budynki, które powstały, i tymczasowe mam na myśli takie, które konstrukcje, czy budynki, czy pawilony, które były użytkowane przez kilka miesięcy, rok, czy nawet dłużej, jak i takie budynki na stałe wybudowane, no nie zdarzyło się jeszcze, żeby ten materiał nie wytrzymał, czy żeby nie był dopasowany. Chociaż też, jeżeli chodzi o szkolnictwo, no to pojawia się też pytanie,
czy my na pewno musimy uczyć się w betonowych budynkach. Podczas Expo w Dubaju widziałam taką szeroką prezentację na temat wyprowadzenia nauki, edukacji w ogóle poza budynki i wprowadzenia jej trochę survivalowo w naturę. Być może to też jest jeden z trendów przyszłości, więc gdzieś tam to wszystko wpisuje się w tę filozofię. Ciekawa jestem, jak powstawało Paper Nursery School. To była nazwa tego projektu w Chinach, przy którym pracowałeś. Co spowodowało, że ten budynek miał powstać, z czyjej inicjatywy i co cię zaskoczyło po jakimś teoretycznym, jak rozumiem, przygotowaniu do tego? Miałem okazję w tamtym czasie, to był rok 2013, być jako student postgraduate, czyli podyplomowy student u profesora wtedy Uniwersytetu Sztuki i Designu w Kyoto, Shigeru Bana, czyli no, tego mojego mistrza, jeżeli chodzi o architekturę papierową, można powiedzieć ojca współczesnej architektury papierowej. No i niestety 10 kwietnia 2013 roku miało miejsce trzęsienie ziemi w okolicach Chengdu, to jest zachód Chin. I w wyniku tego trzęsienia ziemi ucierpiała taka wioseczka, ona się nazywa Taiping, przy mieście Yan. No i Shigeru Ban zdecydował, że stworzy tam projekt przedszkola. Tam było przedszkole wybudowane w tradycyjnej, no właśnie, to też jest ciekawe, że nie w tradycyjnej, bo było to przedszkole murowane. Jak się okazało, tradycyjna architektura w tamtych regionach była drewniana. Mniej więcej w latach 80. zaczęto zamieniać budynki z drewna na budynki z cegły, bo wydawały się bardziej prestiżowe. Jak się później okazało, po trzęsieniu ziemi, większość budynków drewnianych przetrwała, budynki ceglane się rozpadły. Czyli ten genius loci, ta mądrość, ten duch miejsca, ten charakter tej architektury lokalnej wynikał nie tylko z dostępu do materiału, ale też z pewnych rozwiązań konstrukcyjnych, rozwijanych przez lata właśnie lokalnie, tym miejscu. Dokładnie. Nie dzieje się to bez przyczyny, jak dokładnie, rozumiem. Dokładnie. I tutaj to była taka no, ciekawa historia, która pokazała, że taka zmiana czasami nagła, czy jakiś trend, jakaś moda może powodować, no, może powodować się katastrofy. Przedszkole, które było odbudowywane jako osobny budynek, nazywało się Miao Miao. To tak brzmi ładnie po chińsku, natomiast oznacza to świeżo wyrośniętą trawę. Czyli w ogóle przepiękna nazwa samej instytucji. No i ja pracowałem jeszcze będąc na uczelni w Kyoto nad tym projektem. Później przez parę tygodni w Tokio w biurze Shigeru Bana. Następnie wróciłem do Polski, bo skończył mi się już ten okres tam pobytu i potem w listopadzie poleciałem do Chin już na budowę tego przedszkola. No i co cię zaskoczyło? To sam wyjazd był bardzo ciekawy, bo na początku pracowaliśmy w Chengdu i tam pracowaliśmy w warsztacie, przygotowaliśmy wszystkie elementy drewniane, czyli wycinaliśmy, kleiliśmy i tak dalej. W tym samym czasie druga ekipa pojechała na miejsce przygotowywać fundamenty. Następnie obładowani taką ciężaróweczką małą, ale także no, kilka metrów wystawało, no, może nie kilka metrów, ale dużo ponad dach wystawała paka z tymi materiałami. To było no, prawdopodobnie totalnie nielegalne. Z gotówką w kieszeni na łapówki dla policji, gdyby nas zatrzymała i z karteczką, że jesteśmy ekipą pomocową, pojechaliśmy do przepięknego miejsca tego miasteczka położonego wśród wzgórz z uprawami ryżowymi, takimi tarasowymi. I tam zamieszkaliśmy no, w tym, co zostało, czyli w takich dosłownie barakach. Ja pamiętam, że spałem na łóżku, a nade mną na drzwiach spało trzech Japończyków. Obok, no to był taki pokoik, ja wiem, może miał 12 metrów, myśmy tam chyba 8 osób spali. Obok mieszkała pani, która nas karmiła i to było tak proste, ale tak pyszne jedzenie, takie naturalne, jakby tam lokalne. No i zaczęliśmy wznosić tą konstrukcję. To były duże tuleje papierowe, 236 mm średnicy, 15 mm grubości ścianki. Zostały zaimpregnowane. No i powoli zaczęliśmy montować ze sobą te tuleje w takie rzędy, które stanowiły główną konstrukcję tego budynku. Czym się impregnuje papier? W takim przypadku on był impregnowany żywicą, lakierem poliuretanowym. Nie jest to najbardziej ekologiczne rozwiązanie, bo ten materiał się tak zamienia już, można powiedzieć, ma tą powłokę już plastikową. Natomiast zawsze, czy prawie zawsze, te tuleje już pochodzą z recyklingu. Wszystkie tuleje, które w Polsce są produkowane, jeżeli nie są na jakieś specjalne zamówienie, to jest papier najczęściej stosowany, to jest test liner, czyli taki papier, który już jest przetworzony.
My też próbowaliśmy przy jednym projekcie takiego pawilonu przed Muzeum Architektury, który zbudowaliśmy w 2019 roku. Tutaj dzięki wsparciu mojej współpracowczyni i doktorantki Agaty Jasiołek użyliśmy pokostu lnianego i wosku. Zrobiliśmy testy, próby i to też było takie eksperymentalne i okazało się, że bardzo dobrze się sprawdza jako impregnat. No i ten pawilon przez rok był wystawiony na działanie deszczu, śniegu, wiatru i trzymał się dobrze. Tutaj te warunki jakby eksperymentalne jakby mogły być eksperymentem bez narażania nikogo. Zastanawia mnie to, czy przy budowie jednak właśnie w nietrwałych czasach, czy w sytuacjach kryzysowych nie pojawia się to pytanie, które narzuca się właśnie samo, że jakby papier dla kogoś, kto nie zna tematu, pozornie stwarza wrażenie materiału niewytrzymałego i ktoś proponuje rozwiązanie tego oparte na papierze właśnie w sytuacji, kiedy runęły rzeczy, tak? Runęły budynki. Czy to są wątpliwości, które są uzasadnione, czy właśnie tego typu architektura papierowa jest rozwiązaniem na jakieś sytuacje kryzysowe? Jeśli tak, to na jakie? No, opowiem taką anegdotkę, którą już Kierubano opowiadał, kiedy w 1995 roku w wyniku wielkiego trzęsienia ziemi w Kobe spłonął kościół i Shigeruban zaproponował, że zbuduje tymczasowy kościół z papieru. Proboszcz zapytał go, czy zwariował, jeżeli on chce robić projekt kościoła z papieru w miejscu, kościoła, który spłonął. Ja z kolei miałem taką sytuację, kiedy w 2016 roku w ramach Europejskiej Stolicy Kultury realizowaliśmy projekt House of Cards. To była taka jednostka mieszkalna wykonana z papieru. No i wiadomo, że było to w ramach tej Europejskiej Stolicy Kultury, więc dużo było o tym mowy wcześniej i czytałem komentarze, co ludzie o tym myślą. Mhm. Natomiast kiedy postawiliśmy już ten budynek, ludzie przychodzili, pukali w te ściany, oglądali, pytali, ile to kosztuje, gdzie to można kupić, czy można zamówić i tak dalej. Więc tak, myśląc o domku z papieru, no to ja zawsze się śmieję, że to pewnie byłaby czwarta świnka z tej bajki o trzech świnkach i złym wilku. Tak, tym bardziej, że wiemy, że dom na skalę się nie utrzyma, na piasku też nie. No właśnie. Więc od razu przychodzi do głowy no, tragedia, pożar, zalanie i tak dalej. Natomiast odpowiednio potraktowany materiał. No i to też już widać po budynkach, które są zrealizowane od dziesiątek lat. Tak? 20 kilka lat ten budynek stoi w Wielkiej Brytanii i jest używany. Materiał jest tani, papier jest tani materiałem, jest powszechnie produkowanym. Jego możemy wszędzie znaleźć, tak, na całym świecie. W tej chwili tektura falista jest produkowana, to są po prostu dziesiątki, setki metrów na minutę, tak, więc to jest materiał powszechny, dostępny, ma dobre właściwości wytrzymałościowe stosunkowo, ale też właściwości termiczne. Więc ja nie twierdzę, że my zbudujemy, myśląc o tych domach pomocowych, że my zbudujemy coś, co będzie użytkowane na zawsze. Raczej myślimy o takiej architekturze potrzebnej na tu i teraz. Dokładnie, szybko, tak? I czyli tanie. Zamiast namiotów, które przeważnie się daje, czy to uchodźcom, czy ofiarom katastrof naturalnych, zaproponować coś, co da poczucie bezpieczeństwa, ale też godności. I to są bardzo ważne rzeczy w sytuacjach, kiedy ktoś jest po przeżyciu traumy i potrzebuje się jakoś pozbierać do kupy. Czyli trochę no, padły nam te sytuacje trudne, kryzysowe, jak rozumiem, to są jakieś klęski żywiołowe i sytuacja po klęsce żywiołowej, ale też kryzys bezdomności. Zetknąłeś się z kryzysem bezdomności taki i naukowo, i zawodowo bliżej podczas któregoś z projektów? W czasie pracy magisterskiej, którą realizowałem pod opieką profesora Zbigniewa Bacia na Politechnice Wrocławskiej, opracowałem taki system, no, teraz z perspektywy czasu patrząc, można powiedzieć, że trochę naiwny, no, ale to był taki projekt ideowy, jednostek wykonanych właśnie z papieru, które miały być tak zwanymi mieszkaniami treningowymi, czyli mieszkaniami przeznaczonymi dla osób w kryzysie bezdomności, które wychodzą z instytucji, na przykład z noclegowni czy ze schroniska i potrzebują trochę czasu, żeby nauczyć się na przykład budżetować, opiekować przestrzenią, Czyli taka wersja demo nowego życia. Dokładnie. No, wtedy wymyśliłem sobie, że to będą takie jednostki, które będą jak pasożyty wczepiane do istniejących budynków, na dachach bloków, gdzieś przywieszane, gdzieś. To też chodziło o takie dosłowne wczepienie tych osób w jakąś społeczność. Taka wtyczka w tkankę miejską, to ma też metaforyczne znaczenie. Dokładnie. Okay, rozumiem. Dokładnie. No i wtedy bardzo dużo rozmawiałem z pracownikami takimi,
nazwijmy to, z terenu, czyli nie zza biurka, tylko rzeczywiście z pracownikami, z przede wszystkim z Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta we Wrocławiu. Tam bardzo dobrze działa schronisko i też z osobami bezdomnymi. Robiliśmy warsztaty, też chciałem zrozumieć jakby ich sposób myślenia, podejścia, pytałem o jakieś potrzeby. I tak dalej. I to było takie pierwsze zetknięcie. Później robiliśmy wystawę w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu z kołem naukowym Humanizacja Środowiska Miejskiego i ze SKI, bo to jest taka szkoła policjalna. Wystawa nazywała się Bezdomnie i też była realizowana, tam pokazywaliśmy meble z papieru, ale też część była poświęcona właśnie kwestii bezdomności i też realizowaliśmy ją we współpracy z osobami bezdomnymi. Czy możesz powiedzieć coś o koszcie takiej, powiedzmy, komórki mieszkalnej w takich sytuacjach budowanej z papieru? Tak, to mógłbym odpowiedzieć filozoficznie, to zależy. Wszystko zależy od tego, jakiej mówimy komórce, czy to będzie dom samo wolnostojący, tak, czy jednostka wolnostojąca. No, mogę przywołać taki projekt, który zrealizowaliśmy, prototyp TECH. To jest rozwinięcie od Transportable Emergency Cardboard House. I czwarta odsłona to była taka jednostka wybudowana z dużych elementów, które po złożeniu stanowiły ścianę, dach i ścianę i były mocowane ze sobą jedna za drugą. I taka jednostka, która miała mniej więcej 12 metrów kwadratowych, kosztowała nas w 2018 roku w materiale, ale kupionym detalicznie, około 6 tysięcy złotych. Tak? Natomiast kwestia pracy ludzi, bo to robiliśmy w czasie warsztatów, miejsca, oczywiście z drugiej strony jakiejś masowej produkcji. No i oczywiście teraz ciężko byłoby to wyliczyć, ponieważ zmieniły się koszty materiałów dramatycznie. Pracujemy w tej chwili nad kolejnymi dwoma projektami, jeden to będzie taki projekt, nazwijmy to dom IKEA, w tym sensie, że to ma być domek do samodzielnego złożenia i taki domek na ogródki działkowe. Kosztów jeszcze nie mamy do końca policzonych, ale to liczymy, że to będzie niedroga, na pewno konkurencyjne rozwiązanie, ale chodzi o to, że mogłabyś sobie zadzwonić do kolegi albo koleżanki i na przykład w dwójkę sobie w ciągu jednego popołudnia taki domek postawić. Z drugiej strony ten system ma być prosty po to, żeby w przypadku właśnie jakichś katastrof naturalnych czy działań wojennych można było wysłać paczkę takich domów do samodzielnego złożenia. I prawie rozłożyć jak namiot. Te sytuacje trudne, graniczne, to jest oczywisty kontekst dla tego typu, może już nie eksperymentów, bo rozumiem, że te projekty są dużo dalej, ale to nie tylko ten kontekst. Kontekst, który poruszyłeś, czyli tego domku wolnostojącego gdzieś tam na działce, coś, na co mogłabym sobie pozwolić po prostu w ramach nie inwestycji, czy odkładania pieniędzy na Kanadę, dyjkę załóżmy, tak? czy kamper w przeciągu najbliższego czasu. To jest taki kontekst lifestyle'owy. I to jest coś też, co pokazał nam lockdown. Zaczęliśmy szukać miejsc tych izolacji, czyli właśnie spopularyzowały się na nowo ogródki działkowe, spopularyzował się ten nomadyczny tryb podróżowania, tak też lokalnie. Czy myśli się o architekturze z papieru właśnie jak o produkcie komercyjnym? Tak, w tym przypadku tak. I rzeczywiście to jest, można powiedzieć, dobra strona lockdownu, że ludzie wrócili trochę do natury i zrozumieli, jak ważne, jak w ogóle wspaniałą ideą są ogródki działkowe, miejskie. Tak? To Polska, Holandia, to nie wiem, czy nie jesteśmy przodującym krajem w tym zakresie. Natomiast mamy jeszcze inny projekt, tym razem on nie będzie wykorzystywał papieru, ale właśnie mówiąc o nomadycznym stylu życia. Pracujemy nad takim projektem domu jako produktu, ale tutaj chcielibyśmy się odnieść do obecnych przepisów, które pozwalają na budowę domu rekreacyjnego do 35 metrów, albo na budowę domu do własnego użytku mieszkaniowego do 70 metrów. Czy to się zmieni, czy nie, to zobaczymy. Natomiast pomysł polega na tym, żeby to był tak zwany dom core house, czyli taki dom, który sobie możemy postawić i zamiast brać kredyt na, nie wiem, 700 tysięcy, żeby kupić mieszkanie w mieście, możemy go kupić za 1/4 tej ceny, postawić go na działce i mamy podstawową przestrzeń do życia. Jest tam łazienka, aneks kuchenny, miejsce do spania.
odkładamy sobie pieniądze, czyli nie musimy bankom płacić marży i po 2 latach możemy sobie go rozbudować i dostawić kolejną jednostkę. Pojawią się dzieci, no to dostawiamy kolejną jednostkę. Dzieci się wyprowadzą, to mogą sobie zabrać tą jednostkę, a my możemy o tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli w tym cyklu zmieniających się potrzeb przestrzennych. Więc staramy się takie, znaczy ten projekt polega na właśnie stworzeniu takich, nazwijmy to, elementów, klocków, które ze sobą można zestawiać, łączyć i rozłączać. Ten dom z takiego tworzywa, jakim jest papier, podlega dokładnie tej samej legislacji, co domy z innych komponentów, z innych materiałów? Tak, w przypadku domów według polskiego prawa nawet nie ma obowiązku wskazywać materiałów. W przypadku budynków użyteczności publicznej to muszą być materiały odpowiednio certyfikowane, będące w rozumieniu prawa materiałami budowlanymi. W przypadku domu nie. Oczywiście w przypadku produktu, który byłby sprzedawany, to te wszystkie testy, to jest jeszcze długa droga, ale oczywiście będą musiały być wykonane. Ale tak, podlega to wszystkim przepisom, regulacjom, no i oczywiście odpowiednio muszą być dobrane elementy, materiały, produkty tekturowe czy papierowe, które będą zapewniały bezpieczeństwo i będą wytrzymałe. Co w takim procesie projektowania akurat z tego materiału ulega zmianie? Co projektując z papieru musicie zaprojektować dodatkowo albo o czym pomyśleć inaczej i gdzie są ograniczenia? Bo podejrzewam, że jakieś muszą być. Tak. No przede wszystkim ograniczeniem jest dla nas dostęp do produktów. Czyli to my jako projektanci musimy się dostosować do tego, co produkuje przemysł papierniczy. Jeżeli mówimy o tulejach papierowych, to tam są przeważnie standardy średnic tulej, które my musimy w jakiś sposób się... Oczywiście moglibyśmy... Czyli jest jakieś określone spektrum komponentów dokładnie, gotowych. Dokładnie. To samo, jeżeli chodzi o tekturę falistą. Jest ich dość dużo, ale jednak musimy mieć to na uwadze. Z drugiej strony wymiary, ale to podobnie jest w budownictwie na przykład szkieletowym, czyli wymiary takie typowe, produkcyjne. To też zależy od zakładu, który to produkuje i tak dalej. No na początku oczywiście musimy zastanawiać się zawsze, w jaki sposób będą te elementy ze sobą łączone. Papier jest dość wrażliwy na punktowe, no na przykład na roztarganie, tak? Czyli na siły przyłożone punktowo. Z drugiej strony jest dość wytrzymały. Przyjmuje się, że jest mniej więcej tak samo wytrzymały jak drewno iglaste w poprzek włókien. Czyli to takie tuleje papierowe, tak według badań, które robiliśmy, nam wyszło. Więc na pewno też kwestie łączenia tych elementów ze sobą, tak? Na pewno zabezpieczenia przed wpływem wilgoci, a z drugiej strony takiego zabezpieczenia, żeby ten projekt czy ten obiekt mógł w cudzysłowie oddychać, tak? Czyli żeby, jeżeli by się dostała wilgoć, żeby ona mogła wyjść na zewnątrz. No i to są takie, oczywiście kwestia wielkości, rozpiętości elementów, to są takie rzeczy, które są dla nas, nazwijmy to, ogranicznikami, co jest też dobre z drugiej strony, bo pozwala, takie ograniczenia pobudzają kreatywność. Jesteśmy w cyklu, który ma tytuł Projektowanie 2.0, więc jak w każdej rozmowie o proces projektowania muszę zapytać cię o życie produktu, czyli jak on rozkłada się w czasie i co się dzieje z produktem no pod koniec tego życia. To tutaj odniosę się do produktu, który już istnieje. To jest holenderski projekt, nazywa się Wickelhaus. Wickel po holendersku oznacza nawijać. I to jest taki projekt, wynalazł René Snell, Holender, który zainspirował się metodą produkcji pudełek do pomidorów. One są tak produkowane, że puszczana jest tektura falista i jest nawijana na obracający się rdzeń. I podawany jest klej, czyli kolejne warstwy są nawijane. Dzięki temu te pudełka mają takie zaokrąglone narożniki. René Snell sobie pomyślał, a gdyby zrobić taką większą maszynę, która by nawijała cały dom. I rzeczywiście zbudowali taką maszynę i ten dom jest budowany poprzez nawijanie kolejnych warstw na potężną 5x4 metry formę i te segmenty są ze sobą z tej formy ściągane po nawinięciu i po zaschnięciu kleju. Później obkłada się to od środka, zabezpiecza przed wpływem wilgoci, z zewnątrz podobnie przed wpływem wilgoci i wpływem ognia. I producenci, holenderska firma, daje 30 lat gwarancji na ten dom. Ale twierdzą, że ten dom może być użytkowany przez 50 lat. Mnie się natomiast wydaje, że jeżeli taki dom się nie rozpadnie w ciągu pierwszych 5 lat, ze względu na jakieś nieszczelności, wpływ wilgoci, mikroorganizmy, być może gryzonie, no to w zasadzie może już sobie stać i stać i stać. Tak? Jeżeli będzie odpowiednio zaprojektowany, będą odpowiednio dobrane elementy, które... Papier ma też taką właściwość, że pod wpływem, ma tak zwaną właściwość pełzania materiału, czyli pod wpływem stałej siły,
jego geometria z czasem może się zmniejszać. Dlatego nie powinno się stosować według brytyjskich naukowców obciążeń większych niż 1/3 maksymalnego obciążenia, jeżeli chodzi o te tuleje papierowe. W każdym razie Wickelhaus jest produktem, który ma gwarancję 30-letnią, no a po tym okresie może zostać rozłożony, czyli ta wewnętrzna i zewnętrzna skóra mogą zostać zdjęte, a środek, który jest po prostu pudełkiem z tektury falistej, kilkudziesięciowarstwowym, można poddać recyklingowi. Recyklingowi, czyli jakby zbudowaniu na tym nowej obudowy i jakby odnowieniu tej jednostki mieszkalnej? Czy? Nie, recyklingowi, czyli przetworzeniu tego papieru. Czyli możemy sobie wyobrazić, że budujemy dom, przetwarzamy ten materiał, z tego robimy pudełko, potem z tego robimy książkę, gazetę i za każdym i papier toaletowy. I za każdym razem ten papier jest trochę bardziej degradowany, bo sam proces recyklingu polega na tym, że się materiał namacza i miażdży, mieli, po to, żeby z powrotem go rozpulpić, żeby wrócił do tej formy zawiesiny włókien celulozowych w wodzie. A jesteście w trakcie poszukiwań jakichś nowych technologii, które przedłużyłyby jeszcze życie tego typu budynków, architektury z papieru o kolejne dekady? No, w tej chwili w ramach grantu, to jest jeszcze kolejny projekt, który realizuję w moim zespole interdyscyplinarnym na Politechnice Wrocławskiej. Przymierzamy się teraz, no, w zasadzie w tym roku, do budowy prototypu takiej jednostki. I tutaj raczej, tak, robiliśmy badania dotyczące impregnacji różnymi odczynnikami, bardziej naturalnymi, bardziej takimi, nazwijmy to, no, sztucznymi, czy takimi ostrzejszymi, które dawały większe zabezpieczenie, ale przez to uniemożliwiały, powiedzmy, recykling przynajmniej tych warstw zewnętrznych. No i też tak celujemy, że taki dom mógłby być wykorzystywany przez spokojnie 30 do 50 lat. Mm-hmm. Domem, który powstał jako też po części instalacja artystyczna, bo to jest kolejny wątek architektury papieru, którą ty uprawiasz, również w projektach artystycznych. To był House of Cards i on stanął we Wrocławiu. Tak. Jaka była reakcja ludzi, którzy oglądali ten dom i po raz pierwszy zetknęli się z architekturą z papieru? Zaglądali, gdzieś tam sprawdzali, szarpali, dokładnie, czy to się trzyma? Tak. Sprawdzali, szarpali, pukali. Mhm. Nie wierzyli w ogóle, że to jest z papieru. Dopiero kiedy było widać, bo specjalnie zostawiliśmy od wnętrza ten naturalny kolor naturalny kolor tego materiału. Z zewnątrz był biały. To, no tak, było duże zdziwienie, ale też zainteresowanie. Ludzie pytali, my wtedy jeszcze nie myśleliśmy o produkcji, bo to było tak, że to była jedna z iteracji naszego projektu, tego TEK-u, czyli rozwijaliśmy różne sposoby łączenia, montażu, zastanawialiśmy się, jakie elementy zastosować. Wtedy były zastosowane kątowniki z tektury litej plus płyty ze struktury o strukturze plastra miodu jako ściany. Więc tak, to była, nazwijmy to, instalacja, no nie wiem, czy instalacja artystyczna, bardziej taki proof of concept, tak, czyli chcieliśmy sprawdzić, czy to rzeczywiście można zbudować, jak się to buduje, gdzie są problemy i te problemy wyszły. Na przykład coś, czego nie przewidzieliśmy, z zewnątrz ten papier był zabezpieczony taką samą przylepną folią specjalną, ale nie przewidzieliśmy tego, że ptaki nam rozdziobią kalenicę, tak, i po jakimś czasie się okazało, znaczy po kilku, tam półtora roku minęło, że mieliśmy podziobioną kalenicę, czyli zakończenie dachu, tak? Więc to są takie rzeczy, których czasami człowiek nie wpadnie na nie i nie pomyśli. No tak, ale są bodźcem też do tej innowacji później w ramach tej technologii, więc są o tyle cenne. A co najbardziej spektakularnego właśnie tak wystawienniczo udało wam się zrobić? Takiego, co jakby nie było ograniczane przez legislację czy warunki mieszkaniowe, bo jak rozumiem, takimi projektami też się zajmujecie. Przed chwilą w książce, którą właśnie nam przyniosłeś na plan, widziałam sklepienie krzyżowo-żebrowe, gdzieś tam, no może nie przypominają katedry gotyckiej, natomiast są sklepieniem z papieru. Tak, to był projekt, który zrealizowaliśmy dzięki zaproszeniu przez redaktor naczelną czasopisma Architektura Murator z okazji 25-lecia czasopisma do stworzenia tak zwanego obiektu niemożliwego. Ewa Poremska poprosiła mnie, żebym razem ze studentami zaproponował coś, co będzie głosem w dyskusji najmłodszego pokolenia architektów. Był również Przemo Łukasik z pracowni Meduza i profesor Dariusz Kozłowski z Krakowa, czyli tak jakby trzy pokolenia architektów. No i my właśnie w tym dialogu architektury, czy architektura powinna być czymś na zawsze, na stałe,
czym jest teraźniejszość, tymczasowość, nie teraźniejszość, tymczasowość w architekturze, a czym jest wieczność w architekturze. No i tutaj akurat w 2019 roku miał miejsce pożar katedry Notre Dame. Więc idąc tym tropem, kiedy zaczęliśmy myśleć, okej, no budynek, który stawał, wydawał się wieczny, tak, symbol Paryża, no, który tam będzie zawsze, w ciągu kilku dni prawie, no może nie zniknął, ale było zagrożenie, tak, że może zniknąć z powierzchni ziemi. No więc odnieśliśmy się do tego w taki sposób, że odtworzyliśmy sklepienie krzyżowo-żebrowe z Muzeum Architektury, to jest gotycki budynek, stary klasztor, ale właśnie z takiego, nazwijmy to delikatnego, nietrwałego, wydawałoby się, materiału, jakim jest papier. I wynieśliśmy je przed to muzeum, czyli pokazaliśmy tą strukturę, tak jakby ona była kontynuowana w środku już muzeum. Właśnie po to, żeby z jednej strony ten dialog nawiązać tego, co jest tymczasowe, chwilowe, z tym, co jest na zawsze. I gdzie, albo wydaje się na albo zawsze. Się, właśnie, albo wydaje się na zawsze. No i też było to wyzwanie technologiczne, z tego względu, że musieliśmy wytworzyć tuleje papierowe krzywione w czasie produkcji, co jest... No, tuleje papierowe są produkowane w bardzo precyzyjny sposób, ponieważ one, jeżeli przewozi się na nich na przykład folię, albo papier, albo tkaninę, to one się obracają z ogromnymi prędkościami, więc każda dziesiąta milimetra może powodować, że na wale ta tuleja będzie skakać i uszkodzić maszynę. A my chcieliśmy celowo krzywe, niedoskonałe elementy. I tutaj firma Corex, producent tulei papierowych, nam przyszedł z pomocą i zaproponowali, że zrobią takie coś. My przygotowaliśmy formę. Tuleje były ściągane z produkcji, jeszcze mokre, dostawiane do tej formy, zaciskane i do suszarni przesyłane, gdzie były wysychały już właśnie w takiej zakrzywionej formie. Drugi eksperyment, który był też tam ćwiczony, to był właśnie wspomniana już impregnacja. Tutaj Agata Jasiołek robiła badania dotyczące impregnacji za pomocą pokostu lnianego i wosku i bardzo dobrze się to sprawdziło. Pawilon stał przez rok. Natomiast chyba takim największym obiektem z tych obiektów, nazwijmy to pawilonowo-artystycznych, to był pawilon z okazji 70-lecia Politechniki Wrocławskiej, który zbudowaliśmy w 2015 roku. W sam projekt zaangażowanych było ponad 50 osób, w większości studenci z czterech kół naukowych z Politechniki, z architektury dwa koła, z konstrukcji i z elektroniki. Pawilon był wykonany nie tylko z papieru, bo były to łuki z drewna klejonego, a pomiędzy nie zamocowane były tuleje papierowe. Było łącznie 496 tulei papierowych. Pawilon miał 11 metrów na 6 metrów na 3,5 metra. To też wysokość transportowa, żebyśmy mogli go przewieźć na plac solny, gdzie był zaprezentowany. No a sam proces projektu był dość ciekawy, bo ja wtedy byłem jeszcze w Delft, gdzie pracowałem nad swoim doktoratem. Zaproponowałem na początku, kiedy dostaliśmy takie, no, władze uczelni zwróciły się do nas z pytaniem, czy moglibyśmy zaproponować jakiś pawilon. Zaproponowałem trzy koncepcje. Wybrana została jedna, która była w porządku, ale nie najlepsza. Ja chciałem, obiecałem, że znajdę pieniądze na tą drugą, tą trzecią, przepraszam, koncepcję, która była najlepsza, a była najtrudniejsza. Udało ci się? Wyeksponowaliście to? Potem pojechałem na konferencję to był też, no, albo nie z jego okoliczności, ale pojechałem na konferencję do Brukseli, tak zwany Paper Week, European Paper Week. To jest taka największa konferencja, gdzie naprawdę przyjeżdżają szefowie, właściciele wszystkich przemysłów papierniczych. I gdzieś tam w rogu ustawiłem komputer, miałem takie konstrukcje, takie fragmenty jakichś elementów papierowych i to było w takiej sali, gdzie właśnie doktoranci się prezentowali i przychodził taki człowiek i zatrzymał się, zaczęliśmy rozmawiać i wtedy na prezentacji na komputerze, która była zapętlona, włączyła się wizualizacja tego pawilonu. Ja tak, no i teraz takie coś będziemy we Wrocławiu budować. Gdzie? No, we Wrocławiu. O, to ja niedaleko Wrocławia będę stawiał fabrykę. To ja ci to zasponsoruję. Wow. I wróciłem z dobrymi siła wieściami. Siła manifestacji. Być może. Z dobrymi albo wściekłości. To też czasami buduje. Tak, tak. To prawda. Wróciłem do Wrocławia. Z tym też się wiąże taka historia podróżnicza, ale to może nie ma czasu na to. W każdym razie sam pawilon już później, jak realizowaliśmy, też poznaliśmy wspaniałych ludzi. To zawsze właśnie podkreślam, że ludzie to jest podstawa. Studenci są niesamowici i
przykład, szefowie kół naukowych z elektroniki i z budownictwa, którzy zarządzali tymi zespołami, bo tam i elektronicy pracowali, i konstruktorzy, poznali się w czasie budowy tego pawilonu, a dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem. Także ja, nawet romantyczna historia łączą, w świecie prawda? Papieru świetnie. Dokładnie. Natomiast pawilon, te 496 tulei papierowych było podświetlonych 496 paskami LED w pełnej kolorystyce RGB i każdy był osobno sterowany. Była ogromna praca tych ludzi z elektroniki, także ten pawilon tak pulsował zmiennym światłem. Dzięki temu też stał się takim miejscem spotkań, w mieście spotkań, jak się określa Wrocław, bo na początku, kiedy zbudowaliśmy ten pawilon, no to ja tam prawie 24 godziny na dobę byłem, bo też był eksperyment, patrzyłem, czy wszystko jest okej, czy nikt tego, nie wiem, nie uszkodzi. I tutaj właśnie historia, pamiętam, przechodziły wycieczki, przyjeżdżały jakieś tam ze szkoły, dzieci przechodziły, bo tam w środku tego pawilonu była zaprezentowana wystawa dotycząca 70-letniej historii Politechniki. A dzieciaki, o, bębenki, tuk, 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 i pukały w te tuleje, które były osłonięte takimi talerzami z plexi, które potem nam zaczęły odpadać i tak dalej. Natomiast sama... Taki test wytrzymałościowy, Ale właśnie, też nie przewidzieliśmy tego, że ludzie to będą tak traktować. No więc to był taki... Aha, no i właśnie, jak tam jeszcze pilnowałem tego pawilonu, no to widziałem przechadzające się pary, całujące, przytulające, ktoś tam sobie robił zdjęcie jakieś modowe, jakiś teledysk ktoś nagrywał. Czyli udało nam się taką dodatkową wartość w centrum miasta stworzyć, tymczasową. O to chciałam też cię zapytać, bo Wrocław, z tego co mówisz, jest taką przestrzenią bardzo dobrą do przeszczepiania innowacyjnych pomysłów, których na pewno wiele się i projektów, wiele się naoglądałeś też za granicą, gdzie była i twoja ścieżka edukacyjna i tych pierwszych doświadczeń z architekturą papieru. I chciałam zapytać o specyfikę właśnie tego miejsca, tego regionu, czy ona tkwi w ludziach, czy w zarządcach miasta, że są otwarci na pomoc w stawianiu takich obiektów, albo nawet zlecają takie projekty? Wiesz co, myślę, że tu jest kilka rzeczy, które się razem łączą ze sobą. Ludzie na pewno, ale ludzie z różnych powodów, którzy tacy są, według mnie. Wrocław był miastem, gdzie totalnie została wymieniona ludność po wojnie, tak? Czyli każdy, kto przyjechał do Wrocławia, nie był wrocławianinem, ale to spowodowało, że każdy, kto przyjeżdża do Wrocławia, jest wrocławianinem z automatu. Sam pamiętam, kiedy jeszcze szukałem mieszkania, jak zaczynałem studia na Wydziale Architektury, byłem zaskoczony, bo otworzyłem mapę i jakaś para przechodziła, zatrzymała się, czy mogą mi w czymś pomóc, czy czegoś szukam i tak dalej. Ja tak nieufnie, o co im chodzi. To takie było jedno z moich pierwszych wspomnień. Oprócz tego, że wszyscy przechodzili na czerwonym świetle przez przejście, to byłem też zaskoczony. Natomiast, więc to na pewno powoduje właśnie pewnego rodzaju otwartość. Myślę, że władze miasta też wspierają takie działania i starają się łączyć przemysł z nauką. Ale też nauka, czyli uczelnie, które są we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, no to jedna, moim zdaniem, znaczy no jedna z lepszych uczelni technicznych w Polsce i też otwarta bardzo mocno na inne ośrodki naukowe, też wymiana wśród naukowców, więc to jest taki ferment IT, który się rozwija. To też powoduje, że właśnie otwartość na innowacje, tak? Ten budynek Concordia Design, który powstał niedawno, czyli to też jest taki hub, który ma powodować, że nowe firmy, nowe pomysły będą rozwijane, będą tam tworzone. Akademicki inkubator przedsiębiorczości przy Politechnice, czyli takie wsparcie działania firm typu spin-out, spin-off. No to są wszystko działania, które właśnie powodują coraz większą otwartość, coraz większe zainteresowanie, no i wsparcie. Ja pamiętam, jak stawialiśmy te nasze obiekty na Placu Solnym, współpraca z miastem, to była taka pani, która była z biura prezydenta, zdaje się, to była czysta przyjemność. Ja dzwoniłem, pytam, ona mówi, jak najbardziej, termin mamy wtedy i wtedy, rezerwujemy dla pana, w ogóle opłat, żadnych takich rzeczy, w ogóle nie było jakby o tym mowy, bo dla nich widać było, że Wrocław chciał pokazać i wesprzeć takie rzeczy. Czyli przeskakuje się bariery. I a propos tych barier, pewnie jakby też jakby twoja właśnie ścieżka edukacyjna za granicą pokazała ci pewnie jakby otwartość na różne sprawy. I zastanawia mnie, jak ty jako jednak osoba, która teraz sama edukuje innych, jak te rzeczy, których naoglądałeś się przy tych japońskich właśnie projektach, stąd wziął się papier, jak przekładasz to na swój warsztat akademicki w kierunku właśnie młodszych projektantów. Wiesz co, to, czego nauczyłem się
od Szigerubana, jeżeli chodzi o kwestię dydaktyczną. On zawsze angażuje i angażował studentów do projektów pomocowych czy do budowy, na przykład studia w Kyoto. Zbudował swoje studio razem ze studentami, którym potem mieli zajęcia. I to uważam, że to jest fantastyczna rzecz, żeby pokazać, nauczyć. To też jest coś takiego, że osoby, które coś zbudują, mają ogromne poczucie sprawczości. Poczucie pewności siebie, dumy. A to są tak ważne rzeczy, zwłaszcza w takich, nazwijmy to, delikatnych zawodach, jakim jest projektowanie, architektura, gdzie te rzeczy, bo to nie chodzi o to, żeby być bufonem, tak? Tylko chodzi o to, żeby czuć własną wartość i przełożenie na rzeczywistość jakoś. Nauka, przy ile razy pojawiają się problemy, my prowadzimy taki kurs z profesorem Romualdem Tarczyskim, który nazywa się ProtoLab. Ideał tego kursu jest to, że studenci coś projektują, a później to budują. Prototypują, dokładnie. Nie mamy jeszcze tak dobrych warunków, jakbyśmy chcieli, jak mają na przykład w Delft, gdzie mają potężną maquette hall, czyli taką halę, gdzie, w których mogą makietować i budować. Za to organizujemy letnie warsztaty typu właśnie zaprojektuj, wybuduj. I najczęstsze pojawiające się problemy, no to jest właśnie nieprzewidzenie pewnych rzeczy, które trzeba na bieżąco rozwiązywać. Więc powstaje pierwszy projekt, on jest rozrysowany w detalu, jest przygotowany budżet, przygotowana jest jakaś mniej lub bardziej dokładna linia budowy, w sensie proces budowy, no i później studenci zaczynają to budować. I co się okazuje, że nie da się na przykład wiertarką czy wkrętarką w to miejsce wejść, bo i śrubka nie wejdzie, tak, wkręt. Albo tego się nie da połączyć, albo coś nie pasuje. I trzeba na bieżąco te już takie techniczne problemy rozwiązywać. I to jest twórcze, techniczne, inżynieryjne myślenie, które ich bardzo rozwija. I uważam, że to jest... Czyli taki survival projektowania, nie zastąpią tego nowe technologie, nawet na dzień dzisiejszy. Nie zastąpią. I tu współpracujemy właśnie z europejskimi uczelniami, w tym z Wydziałem Architektury z Delft, ale to też jeszcze nawiążę, znowu widzę, tak jak wspominałem o tym pawilonie i tych relacjach między ludźmi, jeżeli osoby, które spędzają ze sobą intensywne 2 tygodnie pracy w zespole, naprawdę albo się znienawidzą, albo się pokochają, nie? I bardzo często jest to drugie. I widzę, jak oni się przyjaźnią po latach, kończą studia i dalej się przyjaźnią. I to są takie zespoły, które powstawały w czasie naszych warsztatów, co też jest moim zdaniem bardzo wartościowe, bo u nas trochę jest tak, że każdy się zapisuje samemu na zajęcia, więc nie ma jakby, no nie ma, nie wspiera to budowania relacji między ludźmi w grupach, w zespołach. Czyli stawiacie na tę relacyjność. A co dla ciebie jako narzędzia jest najważniejsze z takiego narzędziownika projektowego? Dążę do tych nowych technologii, bo bardzo często w rozmowach z praktykami w projektowaniu 2.0 pojawia się ten wątek właśnie komplementacji nowymi technologiami, ale też tego, że są nadal obszary, w których nic nie zastąpi manualnego operowania tworzywem. Ale jednak co w tym narzędziowniku u ciebie jest tym mastem z tradycyjnych metod, a co z nowych technologii? Ja też uczę projektowania architektonicznego w Studio Habitat. To jest zespół dydaktyczny i tam zwracamy dużą uwagę w pierwszej części na projektowanie ręczne. W sensie staramy się odwieść studentów od tego, żeby nie używali za szybko komputera, bo wtedy się wyłącza sposób myślenia pewien. Komputer to jest, po pierwsze, można używać gotowych elementów, zestawów, nie myśląc o tym, jak coś naprawdę wygląda. To bardzo często widać, jak oni rysują przekroje i po prostu przekrój jest wypluty z programu i nie ma świadomości, co jest w tym przekroju, a po to się rysuje przekrój, żeby zrozumieć, że ta ściana ma takie warstwy, że tu jest element nośny, że tu jest okno, że to okno tak wygląda i tak dalej. Z drugiej strony, rysując ręcznie, albo rysując, tak nazwijmy to, analogowo, czyli nie bimowsko, czyli nie budujemy całego budynku, tylko rysujemy to na przykład w AutoCadzie, pokazujemy, znaczy studenci muszą myśleć o tym, co się gdzie znajduje, czyli jednocześnie rysują rzut i elewację i muszą panować nad tym, jak wygląda elewacja w stosunku do rzutu, a jeżeli by używali tych programów BIM-owskich, gdzie budujesz taki model 3D całego obiektu, oczywiście BIM polega na tym, że to jest pewien przekaz informacji, tak? Ale najczęściej na tym poziomie akademickim studiów, no to oni budują ten model i potem odcinają jakąś tam kondygnację i pokazują. Ale w ogóle tracą jakby kontrolę taką swoją nad całym budynkiem najczęściej, znaczy do pewnego stopnia. Więc to rysowanie ręczne jest bardzo ważne i to też jest
jest dużo większa wolność. Poza tym, jak przechodzą do rysowania komputerowego, to tam przesunięcie ściany o 5 cm to jest duża sprawa, tak? Bo trzeba wszystko przesuwać, przemieszczać i tak dalej i zaczyna się wymierzanie. Tak? A w rysowaniu ręcznym chodzi o to, żeby szybko pokazać jakąś koncepcję, sprzedać jakiś pomysł, jeszcze się nad nim zastanowić i dopiero jak on już jest zaakceptowany mniej lub bardziej, przejść do takiego precyzyjnego rysowania. Makiety, to jest druga rzecz. Też zwracamy na to uwagę. W tym semestrze pracowaliśmy nad takim dużym obszarem Placu Społecznego we Wrocławiu i prawie 1/3 semestru przeznaczyliśmy na pracę na makietach w takiej skali urbanistycznej. Wycinali kawałki styropianów, składali, oglądali z tej perspektywy, tu dominanta i tak dalej. I znowu to jest zupełnie inne myślenie niż takie rzeczywiste, mimo że zeskalowane, niż w przypadku, kiedy byśmy to oglądali na komputerze. Jeżeli chodzi o, to jeżeli chodzi o te klasyczne, nazwijmy to, projekty takie w naszym studio. Jeżeli chodzi o kwestię tego zaprojektuj i wybuduj, no to my mamy taki zestaw narzędzi podstawowy. Współpracujemy z Makitą, więc mamy dość dobre wyposażenie i cały czas możemy na nich liczyć, przyjeżdżają, wymieniają i tak dalej. Mamy też wyżynarkę, znaczy frezarkę CNC, gdzieś tam mamy drukarkę 3D, natomiast raczej staramy się działać trochę na zasadzie rzemiosła, niż stworzenia projektu, który maszyna za nas zrobi. Tak? Jeżeli maszyna może pomóc wyciąć coś, bo jest precyzyjne cięcie i tak dalej, okej. Ale to ta praca z materiałem, dotknięcie materiału, sprawdzenie jego wytrzymałości, nie wiem, faktury, to jest bardzo często pomaga też właśnie w zrozumieniu. Zresztą Bauhaus, czyli ta słynna szkoła architektury niemiecka, tam zaczyna początek pracy. Przez pierwszy rok studenci pracowali tylko z materiałem. To była glina, to była stolarnia, to było spawanie, to było wyszywanie i tak dalej, po to, żeby zrozumieć materiał. Dopiero później coraz mniej było tych elementów, takich nazwijmy to teoretyczno-warsztatowych, a coraz więcej elementów projektowych. Ta dydaktyka brzmi bardzo interesująco. Myślę, że znajdą się osoby, które po tym, co tutaj powiedziałeś w tej rozmowie, zainteresują się studiami na Politechnice Wrocławskiej, na waszym wydziale. Natomiast jakby dydaktyka to jedno w twoim życiu zawodowym, a z końcem tej rozmowy chciałabym jednak wrócić do ciebie jako postaci projektującej. I tu takie kontrowersyjne pytanie. Też mamy tutaj tę pozycję, w której pokazywałeś mi kultowe krzesło który wyceniany na 1000 euro i pewnie zaraz sobie pooglądamy też te znane projekty. I chciałam cię zapytać, czy masz w sobie jakąś taką obawę, czy raczej to przynosi same plusy bycia takim stararchitektem? Kiedyś stararchitekci byli, to byli ci od tych spektakularnych budynków, które wygrywają konkursy, natomiast teraz mam wrażenie, że stararchitektami są właśnie ci, którzy poszukują innowacji i tych bardzo potrzebnych nowych materiałów. Nie boisz się zostać tym panem od domów z papieru, czy właśnie widzisz w tym szansę? Tak, no oczywiście, że dużo o tym myślałem i bałem się tego, że nikt mnie nie będzie traktował poważnie, nie? No, to jest ten koleś, co sobie lepi domy z papieru, to zostawmy go tam, on nie jest dla nas konkurencją. I w sumie poniekąd pewnie tak jest, natomiast no, za dużo już czasu jak w tym spędziłem, za dużo rzeczy poświęciłem temu, żeby to rozwijać. Robimy też no, takie klasyczne projekty, tak? To nie jest tak, że tylko się zajmujemy tym materiałem. Ja się tym tematem zajmuję zarówno naukowo, jak i projektowo i zresztą to uważam, że mam szczęście, że udało mi się powiązać te dwie rzeczy, że moja działalność projektowa jest mocno związana z tym, co robię na uczelni naukowo też. Natomiast nie boję się. Teraz sobie myślę, że zobaczymy. Mam jakby swoją ścieżkę, którą sobie wymyśliłem. Oczywiście mogą wszyscy powiedzieć, że naśladuję Shigeru Bana i okej, tak, jest to mój idol. I tego nie ukrywasz, usłyszeliśmy to kilkakrotnie. Dokładnie. I jakby idąc to, mam wrażenie już teraz, bo ale to mi zabrało trochę czasu, parę lat. Myślę, że po powrocie też z Holandii, kiedy wróciłem do Wrocławia i też trzeba było w jakiś sposób zbudować się na nowo, w sensie swoją, no, może nie tyle wizję siebie, ile zrozumieć, co się chce, w którą stronę chce się pójść i co robić. Teraz czuję, że jestem w dobrym miejscu i też widzę dobrą perspektywę rozwoju tego, co robię, wciągania kolejnych osób, budowania zespołu i tak dalej. Jeżeli ktoś będzie kojarzył mnie z papierem, okej, nie?
nie mam z tym problemu. Natomiast dostajemy też zlecenia, zapytania od firm, które wiedzą, co robimy, ale potrzebują normalne, komercyjne budynki, czy takie no, tradycyjne, może tak to nazwijmy. Czekam na wasze czy twoje kolejne projekty. Jestem przekonana, że marketingowo będą bardzo nośne, nomen omen, te z papieru, ale myślę, że nasi widzowie zresearchują sobie też twoje całe spektrum działań. Dziękuję ci bardzo. Gościem kolejnego odcinka cyklu Projektowanie 2.0 był dr Jerzy Łądka, architekt, wykładowca, projektant między innymi obiektów z papieru. Dziękuję bardzo. Bardzo. Więcej inspirujących treści znajdziesz na uzdalnieni.pl, portalu dla twórców i osób pracujących zdalnie.